Cześć, jestem Perez, a to mój kanał Szafirowe Szkiełko. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj mamy trochę taki nietypowy odcinek, ponieważ tej marki, ja nie wiem, ja nie znałem osobiście i wydaje mi się, że za bardzo chyba firma Continental nie kładzie nacisku na reklamowanie się. No ale cóż, wpadł mi w ręce, no to Wam go pokażę. Zegarek otrzymałem dzięki uprzejmości salonu od czasu do czasu, któremu serdecznie dziękuję. No dobrze. Firma Continental, no to jest ciekawe, ponieważ to jest jedna z tych firm, która została założona hen temu, czyli w 1924 roku. Na swoim koncie ma sporo ciekawych produkcji, można powiedzieć. Miała tam parę perturbacji. Jest to szwajcarska firma. W 93 została chyba przejęta przez firmę Evaco. Firma Evaco też ma jakieś zegarki u siebie w portfolio. Jednakoż też o nich nie za bardzo słyszałem. I firma Evaco jest częścią Rivoli Group Dubai. Tak, z tego co się orientuję, to Rivoli Group Dubai to jest taki jakby Buscherer, tylko że w Dubaju. Kojarzycie Buscherera? To są takie salony ekskluzywne z biżuterią, z zegarkami. I właśnie oni przyjęli Evaco. Znaczy nie wiem, czy przyjęli, ale no, Evaco jest częścią ich grupy, dzięki czemu właśnie sprzedają zegarki w ponad 20 krajach. Tak, no i Polska jest jednym z tych krajów. Także dobra, mniej gadania. Teraz zobaczcie zegarek, a po samym zegarku zobaczycie jeszcze, co ja tam sobie mam do powiedzenia, no i jaka jest cena tego zegarka. No i Continental. Tak, moi drodzy, to jest właśnie Continental. Po lewej stronie zobaczycie dane techniczne, a ja już zaczynam troszkę o nim mówić. Otóż jest to zegarek niepozorny, bardzo niepozorny, ponieważ no, można byłoby się domyślić, czytając na tarczy, że jest szafir. I tak właśnie jest. To szkło to szafir w tym zegarku. Poniżej tego szkła mamy wskazóweczki. Wszystko łącznie z indeksami i z okienkiem daty właśnie ma takie miedziano-złote wykończenie. Powłoka koperty to jest PVD. Reszta jest zrobiona właśnie w tej kolorystyce. I tak jak widzicie, wskazówki również mają ten taki miedziany kolor. Wzdłuż wskazówek, które są na samym koniuszku takie cieniutkie, a tutaj na środku tarcze są już takie troszkę grubszawe, znajduje się luma. Teraz Wam pokażę, jak ta luma się prezentuje, ponieważ ona jest tylko we wskazówkach. Nie znajdziemy jej już w indeksach, no ale to raczej tak się rzuca w oczy troszeczkę. Jest to no, nic wielkiego. No, w zegarku eleganckim luma nie ma być jakimś Bóg wie jakim punktem programu. Co prawda punkt odniesienia no, tylko znajdziemy, mając ten zegarek na nadgarstku, mniej więcej, która jest godzina. Dobrze, dalej. Dalej mamy właśnie indeks. Indeksy są nakładane, tak one się prezentują. Nie są one za grube, są takie po prostu, można powiedzieć, po prostu są. Okno daty, jak widzicie, na godzinie 3:00 posiada również ramkę w kolorze indeksów, koperty i wskazówek. Pod godziną 12:00 mamy informację, mamy logo Continental Automatic. Nad godziną 6:00 mamy informację, że szkło jest szafirowe. Dokładnie. I teraz tak, Automatic to jest mechanizm o naciągu automatycznym. A jaki to mechanizm? Otóż właśnie to jest jedna z tych ciekawych rzeczy. Jest to ETA. Dawno nie miałem zegarka z ETA. Znaczy, no, były różne modyfikacje. Częściej się spotyka w zegarkach Selite i takie tam. A ETA jest troszkę rzadkością. A tutaj właśnie mamy ETA. Tak, informacje, że to ETA znajdziecie na tym mechanizmie. Zaraz Wam pokażę takie zdjęcie z przybliżeniem, gdzie można szukać informacji na mechanizmie, że to jest ETA. Otóż jest taki znaczek ETA i numer mechanizmu powinien się pojawić. W tym przypadku jest to 2824 i jest to taki wół roboczy, w sensie, że to jest ETA, która przetrzyma naprawdę bardzo długo. I jak widzicie, dekiel w tym zegarku jest zakręcany, jest dokręcany, w sensie, że cały ten dekiel można dokręcić. I tu się pojawia kwestia wodoszczelności tego zegarka, co jest kolejnym takim zaskoczeniem, ponieważ zegarek elegancki, a
posiada wodoszczelność na poziomie 100 metrów. I tutaj możecie sobie dopatrzyć jeszcze jedną rzecz. Otóż wodoszczelność zegarka, na wodoszczelność zegarka składa się nie tylko dekiel, składa się koronka jeszcze, składa się też szkło. Otóż przy każdym serwisowaniu w zegarkach powinny być wymieniane wszystkie uszczelki. No w tych takich, można powiedzieć, droższych zegarkach, no to też i uszczelka szkła jest wymieniana. Jednakoż no, w tych takich przedziałach niższych cenowych to nie jest ruszane, ponieważ mniejsza szansa, że coś się z nią zepsuło. Jednakoż tam, gdzie pracują uszczelki, na przykład właśnie w koronce czy też w deklu, są one częściej wymieniane i powinna być przy każdym serwisowaniu taka uszczelka, na przykład właśnie w deklu, powinna być wymieniona. Ale to, czego nie wszyscy wiedzą, też znajdują się uszczelki właśnie tutaj w koronce. Teraz Wam pokażę zdjęcia, na których są umieszczone, są wskazane dwie uszczelki. Otóż taka koronka posiada, oprócz tego, że posiada tą uszczelkę tutaj na tym na wałku, to jeszcze w samej koronie znajduje się uszczelka. To są dwie uszczelki w samej koronce. Koronka nie jest zakręcana, a jednakoż wodoszczelność będzie trzymać. No i tak samo, jeśli chodzi o uszczelkę deklu. Żeby umieścić taką uszczelkę w takim deklu, musi być przemyślana i zrobiona jeszcze przestrzeń właśnie na tą uszczelkę, takie żłobienie, żeby ona się tam nie wyśliznęła, nie wypadła, żeby ona na pewno siedziała w tym miejscu, w którym jest. Tak, no mechanizm nie jest jakoś tutaj zbytnio zdobiony. Jest on, można powiedzieć, taki jak przychodzi od Ety. Tak, ale dekielek mamy przeszklony. Tutaj jest jeszcze takie logo właśnie Continentala. Pewnie przykuło Waszą uwagę to niebieskie tutaj. Otóż jest to taki, można powiedzieć, ochraniacz dla koronki. Tu, jak widzicie, ta koronka posiada logo właśnie Continentala. Na koniec jeszcze Wam pokażę, jak się zdejmuje takie zabezpieczenie, ponieważ czasami może przyjść zegarek właśnie z zabezpieczeniem tutaj, może być też na kopercie i zdrapywanie tego może być strasznie mozolne i nie zawsze może nam to wyjść, ale jest pewien patent, który mi został przekazany, jak się usuwa takie zabezpieczenia i na koniec Wam jeszcze pokażę, jak to się usuwa. No dobra, plusy i minusy tego zegarka. Bardzo dużym plusem, moim zdaniem, jest mechanizm, który tyka w tym właśnie zegarku, w tej kopercie. To, że jest to ETA, że jest to ETA 2824, jest to bardzo porządna ETA. To, że ten zegarek ma szczelność 100 metrów, to jest naprawdę bardzo fajne, bo nie zapominajcie, że te wszystkie uszczelki nie chronią zegarka tylko i wyłącznie przed wodą. One chronią mechanizm też przed kurzem, pyłem i takimi różnymi rzeczami, o których nie myślimy zazwyczaj, bo tak nie za bardzo one, to jak wsadzamy rękę z zegarkiem do wody, no to wiemy, że wsadzamy, ale jak otacza nas kurz, pył, to czasami możemy tego nie być świadomi, a im bardziej zegarek jest szczelny, tym większa szansa, że tam się nie dostanie żaden właśnie niepożądany pył. I co jeszcze? Szafirowe szkło, wodoszczelność, no i ETA. Jedyny minus, jaki mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o ten zegarek, to wykończenie koperty. Tutaj jest ona spoko, naprawdę, to jest po prostu koperta. Jednakoż ten rant tutaj, czyli między górą ucha a bokiem ucha, to ja bym tu zrobił jakieś szczotkowanko na przykład, nie wiem, satynowanko, tak żeby to się odrobinę odróżniało od reszty. Tak to jest... To wygląda, jakby zostało po prostu wygięte. A gdyby to było właśnie jakieś takie odbicie, to by troszeczkę więcej charakteru, mi się wydaje, nadało temu zegarkowi. Tak. No i dobra, to jeszcze Wam pokażę, jak ten zegarek się prezentuje na moim nadgarstku. To, co potrzebujemy do zdjęcia takiego ochraniacza tutaj, to nie tylko paznokieć, a najlepiej jest wziąć taśmę i coś, żeby tą taśmę przyciąć.
Ja zrobię tak, że zrobię sobie pyk i nawinę na palec taśmę. O, klejem do zewnątrz. I co? Biorę sobie tą taśmę lewą stroną, czyli klejem na zewnątrz. Nie wygląda to za pięknie, ale to ma być praktyczne bardziej niż wyglądać. Przyklejamy do tego niebieskiego. I o! I elegancko odchodzi. Nie trzeba nic zdrapywać. Tak. Cena tego zegarka to 2430 zł. No niby dużo, ale mamy ETE, mamy szafir, mamy w eleganckim zegarku 100 metrów wodoszczelności, zakręcany dekiel, tylko trochę nieznana marka. No, no słuchajcie, no mikrobrandy też nie są znane, a tutaj troszeczkę, no co jest fajne w tej firmie, to oni się jakoś tak strasznie nie reklamują tym, że a my już od tylu lat jesteśmy na rynku. Różnie było z tą firmą i to jest fajne. To jest, mi się akurat podoba w tym to, że to jest taka firma, której ja w ogóle nie znałem. Biorę do ręki, a tam jest ETA. Ciekawe, nie? Także tak. Dobrze, no moi drodzy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał, że fajnie się Wam słuchało albo oglądało. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie tego lajka pod filmem. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I cóż, no i widzimy się za tydzień. Póki co serdecznie Was zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku Czasocholicy, do wejścia i sobie pooglądania różnych artykułów, poczytania na stronie Zegarki i Pasja, wypatrywania nowego Eurochronosa już czwartej edycji. I cóż, i pamiętajcie, matura z wiedzy o zegarkach w tym roku jest, także przygotowujcie się. Tak jest, ja się przygotowuję. Chociaż nie będę brał w niej udziału, ale tam będę. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za poświęcony czas i cóż, bądźcie pozdrowieni, Daszpur.